Wielce Szanowni Państwo, wszyscy zgromadzeni, drodzy mieszkańcy Istebna i Koniakowa i całej tej ziemi, wszyscy tutaj gospodarze i sąsiedzi, bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim zespołowi dużej i małej Istebnej, muzyce, kapeli, dziękujemy pięknie i gościom za to spotkanie kolejne już. Uśmiechałem się tak do żony, jak weszliśmy, mówię do Agatki, popatrz na te dzieci. W 2015 roku pierwszy raz byliśmy, to tych najmłodszych jeszcze nie było wtedy na świecie. To oni to pamiętają tylko jedne takie, taką kolędę, kiedy nie było pary prezydenckiej. Ta, co się tak naprawdę prawie nie odbyła w 2020 roku, kiedy z powodu pandemii nie mogliśmy się tutaj u Państwa spotkać. Bardzo dziękujemy za to kolejne zaproszenie i za wspaniałą, jak zawsze, atmosferę tego spotkania, taką w radosny sposób, niezwykle uduchawiającą, taką modlitewną, a jednocześnie śpiewną, taką bardzo piękną, jedyną w swoim rodzaju, jak zawsze, na Boże Narodzenie. Życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby ten przyszły rok, mimo wszystkich trudności, jakie są i u nas, i wokół nas, był rokiem jak najlepszym i rokiem bez trosk. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy wraz z Państwem kolędować. Życzymy Państwu przede wszystkim optymizmu. Życzymy nadziei i wiary w to, że ten następny 2023 rok będzie rokiem lepszym niż ten mijający i przede wszystkim przyniesie tak upragniony przez nas wszystkich, a przede wszystkim przez naszych sąsiadów pokój. Również naszym siostrom i braciom Ukraińcom mówimy, że jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami zjednoczeni, możecie na nas liczyć. I wierzymy w to, że tak jak po ciemnej nocy przychodzi jasny dzień, tak również Ukraina odzyska wolność, suwerenność i będzie jeszcze silniejsza i dumniejsza. I tego Wam życzymy. A wszystkim Państwu życzymy również wszelkiej pomyślności i zdrowia na ten nadchodzący rok. A zespołowi Istebna bardzo serdecznie dziękujemy za przepiękne kolędowanie. No więc ja tradycyjnie chciałabym też zespołowi tutaj wręczyć jednak słodkości, a oprócz tego tak nowocześnie jeszcze dorzucić do koszyka, bo nie doszedł do nas ten koszyk. Nie odważyli się. Poprosimy jeszcze o koszyczek. No to my też Parze Prezydenckiej przekazujemy, tak? Dominika z Moniką, siostry. To może na ręce Pana Prezydenta dajcie, tak? Dziewczynki. Też koronkowe kubki.